lepiej jak się zainteresować. No to fajnie, on merda ogonem i cieszy się, jak spotka tego pojca. W miejscu, w którym się czuję pewnie, nie boi się uniesionego głosu człowieka. No czasami jak muszę uspokoić parę psów w kojcach, bo nam za bardzo się do to chatają, no to na mątku to nie robi wrażenia. Ale ciekawa jestem sama, z czego wynika...